Daś dojebała, Caitlyn. Okej, okay, a ci co tu sobie po prostu siedzą i ich obserwują. Okej, okay, oni tu siedzieli, oglądali tą grę i stwierdzili, o chuj, ale kurwa chujowo się stało. Nie. No i poszli. Welcome back! I am, as always, delighted that you're here. Cześć. So then, what more has been found? No, jakąś tam kartkę mam. The hanged man. To be the hanged man is to surrender. And by doing so, gain a new perspective. So look carefully and consider that sometimes one needs to be strung up in order to let go. But these are just words. There's more to show you, if you'll let me. Tak, poproszę, zobacz więcej, bo to mi nic nie mówi. Dawaj tę swoją czarodziejską kulę. Okay. That's all I have to say for now. Secrets remain buried and the night grows darker. I'll see you again. You can count on that. Be careful. Where the wolves go, the ravens follow. Ja dzięki za poradę, nic tego nie rozumiem. Siemano Kiro. No ale okej. Okay. Przynajmniej widzieliśmy tak, czyli dojdzie do sytuacji, gdzie jeden z naszych męskich bohaterów będzie przywiązany gdzieś tam do czegoś. Do czegoś? Kłopoty w raju. I przyjdzie John Cena z nożem. I kurde ten. Będzie coś tam ciął i wtedy uciekniemy. Anybody can kiss anybody. Stupid. Stupid. Great. Where the hell am I? Psia, brawo. Nie wiem, zawróć, jakby skoro przyszłaś stamtąd, to należałoby tam pójść. Fajnie byłoby mieć też jakąś latarkę albo coś, no ale cóż. Pani Stańca z gwiazdami, o nie! O nie, ale niestety możesz mieć rację. W trzecim rozdziale też można kartę dostać, okej. Okay. Nie wiem, przed chwilą była jakaś dziwna perspektywa, ale na pewno nie była na kartę skierowana. To jakieś takie oddalenie. Skacze coś takim. O! Słyszała. Iść do przodu, w sensie tam. Chwila, bo nie mogę się ruszyć. Mam wrażenie, że trochę zawróciłem. Nie, stamtąd przyszedłem. Tu jest jakieś drzewko. Okej, okay, idź do przodu, tylko się nie cofaj. Jak ona dziwnie chodzi. Okej, okay, to było jakieś po prostu rozwidlenie. No, mam jakiś... No, ktoś był za nią. No, szedłem w stronę drogowskazu. Nie, myślałem, że to jest kurwa drogowskaz. Ale coś tu jest, co jest na tym drzewie? Czy to jest jakieś foto... Tak, to fotopułapka. Is that a trail cam? Kamera na szlaku, wyświetl. Kamera ukryta wśród drzew, może dla ochrony, a może kogoś tu śledzi. No to jest typowa fotopułapka na zwierzęta. Zobaczmy jeszcze raz, czy coś możemy tu zrobić, ale raczej nie. Siemano, jak tam? Dobrze. Gramy sobie. Tu jest jakieś drzewko. Tam nic nie ma. Okej, okay, ja nie mam totalnie pojęcia, w którą stronę powinienem pójść. O, proszę bardzo, jest i karta. Co mówiliście, że nie, że w tej scenie nie ma karty? Mak to powiedział. No to dzięki bardzo.
Jest karta, jest. Szkoda tylko, że jej nie zobaczyłem. A możemy sobie jeszcze tu odszukać. Ale tak, kart jest 30, 22. No nie ma tylu rozdziałów w tej grze. Ja wiem, że jedną pominąłem. A tu widzę drugą pominiętą. Jest i wieża. Wieża, skok, oddalenie się od problemów, walczyć czy uciekać. Wszyscy zadajemy sobie to pytanie, ale często oddalając się od jednego zagrożenia, stajemy w obliczu innego. Stąpaj ostrożnie, gdyż każdy krok może być tym ostatnim. Tak, dzięki. No, tą kartę to raczej ciężko, kurwa, znaleźć. Po prostu musisz kluczyć tutaj po tych ścieżkach. Okej, nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie mam pojęcia, ja mam w ogóle wrażenie, że zrobiliśmy kółko tutaj. O, Nick. Odezwij się. Odezwij się. Tak, zawołaj. Nick! Abby? No. Shout again! I'm over here! Coming! Nick! Hey. Hey. Hi. Predator ich obserwuje. Ta, dziwisz się, chłopie? No właśnie, wy mówiłyście dziewczyny, że jest, a Mag napisał, nie, nie, w tej stronie nie ma. Właśnie, właśnie. Było zbyt intensywnie. No właśnie. I think that game just got a little too intense for me. Yeah, I know what you mean. Czy to tak łodo od dzika? Nie, no chyba nie. To raczej nie jest to samo miejsce. Ostrożnie, wracając do tego, co się stało bezpośrednio, więc ty i Emma. Ostrożnie. Siemano, praktyczny. All that stuff back there. Oh my gosh. Emma really wanted to make Jacob jealous, huh? You think? I mean, yeah, why the heck else would she kiss me like that? True. I was just playing along. Yeah. Yeah. It's just a game, right? Right. Chcesz go pocałować? Achuj, kurwa, dawaj w ślinę jak chcesz. Predator nadchodzi. Nikt się w tobie zakochał. We mnie? Nice. Tak. I coś w związku z tym? Wymiana płynów ostrowych i cyk, małpia ospa w grze wita. Ciekawe, przez chwilę słyszałem dźwięk podobny do tego cofającego się zegara w Stranger Things. Ale no... Okej, coś tu kurwa mruczy, warczy, skrzypi. Chodźmy to sprawdzić. Powiedz dzieciaki. No to może nie idźcie tam do niego? Może po prostu wróćcie w kierunku ogniska. Chyba, że to jest droga powrotna. Tego nie wiem. Ale idą ewidentnie na to zwierzę. No kurwa mówił, biegnij to biegnij. Pomóż, dawaj, pomóż Nickowi. Ktoś odstrzelił to coś. Oh shit, to coś teraz na nią jeszcze siadło. Ale ktoś to strzelał, może strzeli, no właśnie, drugi raz. Oh
Nie miałaś mu pomóc czasem? Ja tu zawsze, wiecie, patrzę i widzę kółko, więc klikam. Ukryj się, uciekaj. Zawsze kina dźwięk, ukryj się. Uciekaj, ukryj się może. I nie oddychaj teraz jak coś. Okej. No i co teraz? Na drzewo wejdzie. Drapać się na drzewo. Chuj, dobra, trudno, wdrapujemy się, ale kurwa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł w sumie. No ale to i w pionie, i w poziomie będzie niestety szybkie. Chyba. Aż przed dzikimi zwierzętami w lesie się zazwyczaj na drzewo ucieka. Dobra, teraz nas nie widzi. Tu mi gra nie powiedziała, co mam robić, ale przypuszczam, że mam maszować. Okej. Wchodzi po nas. Teraz się złamie ta gołąź. Okej, w jakim... Chyba przeskoczyliśmy parę sekund, bo nagle się znalazła na końcu tego. Okej. Mam wrażenie, że po prostu tu są te sceny jakoś dziwnie pocięte. Za bardzo pofolgowali sobie z tą dynamiką. Trzymujemy oddech. Okej, chyba wystarczyło. Serio? Nie wystarczyło, ale... Aha, ugryzł mnie tylko w ramię i znowu ktoś do niego strzelił? To jakby ktoś do niego strzelał tylko wtedy, jak nas faktycznie atakuje? To jest kurwa ten... Co Polek? Kurwa ty, no, panie Mac, bo się pożegnasz z modem za chwilę. To nie jest pierwszy raz, jak mi zgony naliczasz z dupy. Poczekaj, że chwilę, scena nie dotrwa do końca, ten mi już zgona nalicza. To fun game? No spokojnie, który to już raz? Naliczasz mi zgona. To tak nie działa, Finker. Często tam płacze? To wygląda? Tak, ryczy. Teraz pana. Czy jednak jakiś tam... Ktoś krzyczał w lesie ewidentnie. Było słychać, jak ktoś krzyczy, ale tak bardzo, bardzo daleko. Kto mi będzie filmy wyciągał? Kurwa, jeszcze nie wiem. Technique needs work. Chłopaki też płaczą, tak. Yeah. Yes, you found that. Of course. Sneaking down here was a little more fun when we thought we could get caught, huh? Yeah, I guess. Jacob, I thought we agreed that this... Us? It's just supposed to be some summer fun. Tak, no ale jego plan zakładał, że pobędą tu jeszcze jeden wieczór razem i że jeszcze ten jeden wieczór coś tam między nimi zaiskrzy, tak? A ona sobie tutaj wybrała zupełnie inne wyjście. Yeah, no. I know, I just... You just love having an audience, huh? Jacob. I mean, you just, I can't believe you fucking Frenched him. You know, in front of everyone. Jesus wept. Frenched? Are we 12? No, but Nick is. Kind of.
You know, I love the guy, but I don't think he's actually ever seen a girl naked before. Well, I hate to break it to you, but he just had his tongue down my throat, and he definitely knew what to do with it. Ale ona jest jędzą, nie? You really love fucking with me, huh? Lighten up, Sourpuss, please. This is not how the night was supposed to go. What? You know what? Nothing. No. Nothing, never mind. Fine. You can stand here, sulking. Driving yourself crazy imagining Nick's tongue in my mouth. Ah! Oh, come on. Or you can go grab us some towels. What do you need towels for? Well, we agreed. Summer fun, right? Apparently, summer is not quite over. W ogóle co ona ma na szyi? Czy ona ma tam po prostu łańcuch i kłódkę? Czy... No, łańcuch trochę gruby. Tutaj będzie też karta. No dobrze. To się będziemy rozglądać. A na jeziora dnie też coś będzie pewnie się na nich czaić. Na przykład trupy. Nie, co to kurwa jest? Kobieta ślimak czy coś? Nie, kobieta żółw, ale nie, to po prostu jest trup, tylko ma ubranie tak. Taka rada palec rozdzielacza jest ważny. Tak, to ja to wiem, no. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Całkiem kurwa szybko. Gwiazda. Gwiazdy na nocnym niebie, punkty światła, marzenie o nadziei, celu lub przypomnienie o naszej miłości, strachu przed rozpaczą, zaufaj światłu, gwiazdy, bo zanim znajdziesz rozumienie i być może dowód. Zrozumienie i dowód. Zaufaj. Czemu tak szybko? Karta jest wyżej niż ta wieża, bez sensu. Okej, okay. Czasem jak skoczysz z wieży, to może być tak, że wpadniesz w gorsze gówno, a tu jak zobaczysz gwiazdy, to idź za światłem i w ogóle. No dobra, to było całkiem szybkie znalezisko. Okej, okay, stara lodówka, kopoki. A tam się coś świeci, nie wiem. No, zobaczmy jeszcze tam dół. No, tu coś mamy. It's not long ago. Gazeta Northkill Gazette, okej. Okay. Wonder if it was near here. A sobie ją przeczytamy. 28 kwietnia 2021. Trwają poszukiwania Anne Radcliffe i Edwarda Bensona na zdjęciu, których zaginięcie zgłoszono 4 miesiące temu, po tym jak nie wrócili z biwaku. Pomimo wielokrotnego przeszukiwania terenu wokół Norwkill, władze nie znalazły żadnych dowodów na to, że zaginieni turyści w ogóle tam byli. Chociaż niewielka liczba zwolenników teorii spiskowych sugeruje, że ich zniknięcie może być związane z tajnym projektem rządowym, to większość spekulacji mówi o ataku zwierzęcia. Najprawdopodobniej niedźwiedzia lub pumy. Helen Pratt, lokalna ekspertka od dzikiej przyrody, jest jednak przekonana, że to błędne wyjaśnienie, ponieważ zbyt wiele szczegółów nie zgadza się z udokumentowanymi atakami zwierząt. Nie zdarza się to często, ale gdy niedźwiedź zaatakuje człowieka, po ataku zwykle pozostają dość oczywiste ślady. Krew, szczątki lub rozdarte ubranie i zniszczone rzeczy. Helen zasugerowała alternatywne wyjaśnienie. Tutejszy teren bywa zdradliwy, gdy poruszają się po nim niedoświadczeni wędrowcy. Najprawdopodobniejszą przyczyną zaginięcia Bensona i Radcliffe był rwący potok, do którego wpadli. Rodziny zaginionej pary odrzucają te spekulacje, twierdząc, że Anne i Ed byli doświadczonymi turystami i przygotowanymi na każdą ewentualność. Najbliżsi Anne i Edwarda nie tracą nadziei, że para żyje i ma się dobrze, oraz proszą każdego, kto mógł ich widzieć, o skontaktowanie się z nimi i przekazanie wszelkich informacji, które mogą okazać się przydatne. Siemano, Jokisane, cześć, cześć, cześć. Tajna rządowa puma. Ta, niestety z tymi całymi zaginięciami najczęściej właśnie w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych bardzo ktoś ładnie po prostu takie porównanie zrobił, gdzie najczęściej dochodzi, czy tam nie, właśnie te wszystkie zaginięcia w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych, i się to idealnie pokrywa z mapą największych jaskiń, czy tam kompleksów jaskiń w Stanach Zjednoczonych. Więc no, najczęściej tak to się chyba kończy. Czekajcie, chcę zobaczyć na te dowody. Nie, tu wskazówki.
tu jest? Czy coś tutaj? Aha, jest jeszcze pytajnik. Napisany niedawno artykuł o dwójce turystów, którzy zaginęli w tym lesie, do dnia publikacji nie zostali odnalezieni. Możesz sobie ustawić dłuższy czas decyzji. O, to może być przydatne w sumie, żeby tak zrobić. Czekaj, gdzie to może być? To jest na podjęcie decyzji. Czekajcie, maksymalna ilość czasu, nic nie widzę, domyślna, średnia, duża, maksymalna. Domyślna czas, ilość czasu. Czy średnia to jest więcej niż domyślna, czy... Wydłużony czas na decyzję przy średniej. Dobra, to zrobimy sobie tak. Jak widziałem ostatnio, jak wyglądają parki w Stanach, to się dziwi, że ktokolwiek stamtąd wraca żywy. No... No wiecie, Stany to jest jednak ogromna przestrzeń po prostu. Dobra, mniejsza z tym. Ja mam tych ręczników szukać, pewnie u góry. A tam zdjęła buty i po prostu tam stoi. Jakieś śmieci jeszcze leżą. I patrzę, jak ten teraz idiota chodzi, patrzy w sufit i szuka ręczników. Chackett and Thackett, huh? Oh, well, Chackett must mean Mr. H. Chris Hackett. Who the hell is Thackett? Jakiś brat. Chackett and Hackett. Zobaczmy. A gdzie to będzie? O, zdjęcie rodzinne. Nie to. Stare zdjęcie obozowe, o. Wyblakła obozowa fotografia z lat 70. wydrukowane pod spodem. Imiona wskazują na dwóch chłopaków ze zdjęciu. Dwóch chłopaków na zdjęciu to Hackettowie. Okej. Boże, widzę, że same plusy wyszukujesz. Yuki-sany. Dobrze, dobrze. W sumie o to chyba chodzi. Dobra. Pytanie, gdzie są ręczniki i czy jak wezmę te ręczniki, to pewnie nic więcej nie będę mógł zrobić, więc rozejrzmy się, żeby czasem nie podnieść ręczników, ale chuj wie, czy on gdzieś je nie wyczaruje skądś. Tu jest lornetka. Chuj, zobaczmy na lornetkę. Okej, okay, możemy się porozglądać. Skały. Platforma widokowa. Światło. Ktoś tam jest. Someone up there. No, Caitlin miała rację. I'm gonna go with probably everything's fine. Da. Nie, nie, to chyba tylko wiatr. Ale już Caitlin uważa, że znalazła właśnie. Dobra, zobaczmy tu. Numbers, Mason, what do they mean? Jakieś liczby są. Teraz dopiero pokaż tekst. Okej, okay. Dziennik hangaru na łodzie. 12 marca 2016, 24 września 17. 3 listopada 19, 29 stycznia 21. Wciąż możliwe, ale nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Manageable, but acquaintable. Okej, okay, wciąż możliwe, ale nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Okej, okay, zasady żeglugi, przypomnij dla opiekunów. Każdą łódź po użyciu należy opłukać. Zachować czujność, żadnego pływania w jeziorze. Zabezpiecz łodzie, by uniknąć ich uszkodzenia. Wszyscy obozowicze muszą mieć na sobie kapoki. W razie wywrócenia się łodzi natychmiast wyłów dzieci z jeziora. Nie wskakuj do wody, aby je ratować. Podpłyń do nich i wyciągnij je z wody. Dobra, jak będzie. A, tu miały być ręczniki. No cóż. No towels. None? Przysnęła se chyba. Zero.
Ta. Ta, moja wina, że nie ma ręczników. Znaczy, to może dla nich lepiej, że nie ma ręczników. Poszliby pływać, wyłowiliby trupa i tyle by było. Ależ tu ciemno. No i co? Okej, co się stało? Czemu nagle masz trzy kąpielę na sobie? You could shake it out doggy style. Wow, you really know how to talk to a girl, don't you? Look, you can't just pretend that it didn't happen. Oh, but I can, because you see, oh, help! Help! I'm drowning and I strasznie szybko się rozbierają. Strong, not at all insecure man to come save me. Za wojnika entuzjastycznie na bombę. Wy to jesteście trochę przygłupi, dawaj na bombę. Aczkolwiek pamiętam, że najbardziej przygłupia para z Until Dawn. Potem tej dziewczyny nam było trochę żal, a tego ten chłopak, już nie pamiętam ich imion, wybaczcie. A ten chłopak w sumie stał się jedną z najważniejszych postaci w grze. What's this? A female in need? Fear not, fragile thing, for Hurricane Jake is here! Cannonball! Cold. No, tak przypuszczam, że jest pizdy zimne. Okej, dziękuję bardzo. Jeszcze jeden subik teraz na Jolki miałem powiedzieć, bo ten napisał jakieś iprdl. Ola, gratuluję zdobycia suba, dzięki jeszcze raz Nexor. Hurricane Jake. It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay, now you're gonna get it. See? Boże, co się stało z tym? Faktycznie, woda jest tragiczna. Hey, Twitch! Oh, stop being a chrap! Chlapnąć. Chlapnij. Attack! Co to za smoła? No to ma być woda po ciemku w sumie. Co teraz? Taka smutna nagle. Dick move. Teraz już nie jest taka. Zrób mi zdjęcie. Czym jesteście w wodzie? Nie chcę, żeby tak się to skończyło. Look, I don't want this to end. I'd be happy to stay out here all summer, but I think we'd get a little pruning. Oh, you know what I mean. Like... Nagle się zrobiło jaśniej jakoś na zewnątrz u nich czy coś. Jacob, I had a great summer with you. Well, it doesn't just have to be this summer. Jacob. Okay, oh, look, how about this? If I can do a backflip off of here, you let me come visit you, okay? How about that? Right. Hey! Where you going? Come on! Woda z dodatkowym białkiem. To jest największa miska kisielu na świecie. Jeszcze w zwolnionym tempie spada. Okej. Okay. O, są... Są krzyczały i krzyczała ta. O, brawo. Miałeś go w majtkach? Nie mogłeś go w spodniach, kurwa, zostawić? Ponurz Abi, zanurkuj. Dobra, chuj, nurkujemy i tak gówno zrobimy. Będziemy po lesie biegać. Musi być ten, bo ni chuja nie pojedziecie nigdzie. Jacob? Oh, Dick. Ona popłynęła gdzie? Jesus. Kogoś dla takiej chuja wiedział się poniżać, no. O! Jak on tam włożył rękę? Dlaczego tu jest ten?
O, jest. Płynie sobie. Ale on jest matą. Dawaj, chwyć, a co? Czy zabraknie ci tlenu, czy coś? Dawaj do góry. Rozdęty trup. Okej, okay, dawaj. I to jest trzeci dowód. Rozdęte, rozkładające się zwłoki przykute do dna jeziora. No właśnie. Pociągnij, wyplącz się. Nie, no, znowu włożył tam rękę? Kurwa, jak? Ale to jest dziwne, w sensie, co to w ogóle? On to tak pociągnął, to wyglądało jak taki, wiecie, drut kolczasty. Taki jakby, nie? Kurwa, przeżył, no. W końcu coś zrobił, nie? Strzelać nie umie, romansować nie umie. Kumpel z niego żaden, to może przynajmniej oddycha ten pod wodą. Znaczy nie oddycha pod wodą, tylko umie wstrzymać oddech. Co? Aha, ani ta trójkasa została tutaj, tak? That was some mighty fine social disruption there, Kaylin, I have to say. Ah, or was it just the nudge that Abby needed? You're an evil genius. Who do you think is gonna make the first move? Nick or Abby? Ooh, good cue. My bet's on either. I don't know, Nick's got the beast in him. If by beast you mean some sort of mild-mannered baby deer. Hey, don't let that cute preppy aesthetic fool you. It's like a steel barbecue grill under that shirt. So, you noticed that too, huh? So, what do you guys want to do now? We can keep playing. Yeah? Just the three of us? All right, Dylan. Truth or... Abby. Jednak Abby. Oh my gosh. We gotta help her. Wait, where did it come from? This way. Dylan się chyba obestrał trochę. Tak, oni ruszyli od razu Abby! Na pomoc. O! Please! Nick! Help him! Dobra, gdzie jest... Czekajcie, bo mi coś od Bartka wyskakiwało. Chwila. Żeby mi nie wyłączył gry w tym momencie. Okej, okay, bo Bartek teraz... O, shit, może nas wyrąbać z gry za chwilę. Nie jestem pewien, ale oni coś odpalili utychy na streamie. Jak nas wywali za chwilę, to wybaczcie. Ale no niestety nie będę miał na to wpływu. Ale nie wiem, ciekawe, bo Bartek teraz odpalił coś na streamie. Chuj wie, no zobaczymy w każdym razie. Dobra, no co, nieważne co się stało, gdzie jest Nick? Where's Nick? Go after Nick! Kontakt, możesz grać jeszcze 2 minuty, mogę grać! No to świetnie! Dobrze poszło. Ty powinieneś to zrobić, ogarnę to. Asertywnie, niechętnie. No dobra, asertywnie. Okej, okay. I got this. Może zdążymy tą scenę przynajmniej skończyć. That shotgun's got a hell of a spread. Be careful. Okej. Okay. A ja to... Aha, nie wiem, czy... Aha, myślałem, bo dziwiłem, że Tycha dzisiaj chyba streamowała, a może jest offline, może sobie teraz będą chcieli grać. No dobra, no trudno, no niestety, nic nie zrobimy. Z jej poradzimy, zaraz nas po prostu może wyrąbać z gry. Tak, jak mnie wywali, nie wiem, czy jest sens po prostu... Tak, o, powinno mnie wyrzucić, bo komunikaty teraz dostaję. Jeszcze minuta została nam. Więc chyba będziemy musieli po prostu wyłączyć teraz.